Tomasz Narkun po, tak mi się wydaje, najszybszym zwycięstwie w swojej karierze, bo tam raptem 12 sekund. Spodziewałeś się, że twój rywal tak ruszy od początku na ciebie? Słuchaj, no byliśmy przygotowani na każdą wersję. Byliśmy też gotowi na wojnę 15-minutową. Dzisiaj po prostu to wszystko tak się potoczyło, że walka skończyła się w pierwszej rundzie, w pierwszych sekundach. Także fajnie, bym sobie tego życzył, żeby w przyszłości takie walki po prostu toczyć jak najszybciej. Bo no MMA, no nie oszukujmy się, ale jest bardzo wyniszczającym sportem i też nie chciałbym toczyć wszystkich walk na 25-minutowym dystansie. Cios twojego rywala na samym początku doszedł do twojej szczęki? Nie. Dzięki Bogu nic nie oberwałem, także jestem bardzo zadowolony. To rozumiem, że samopoczucie dobre, żadnych kontuzji nie ma. Rozmawialiśmy w poniedziałek, mówiłeś, że tych startów trochę chciałbyś w tym roku zrobić. Pytanie, czy już coś się wyklarowało w tej sprawie po tym pojedynku? Czy jakieś widmo kolejnej walki jest na horyzoncie? Słuchaj, no ciężko jest powiedzieć, no bo jesteśmy kilka minut dopiero po pojedynku, ale szczerze powiem, no, że chciałbym po prostu trochę zwiększyć tą intensywność i chciałbym z tym doświadczeniem trochę nadrobić, bo jestem bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale ostatnio troszeczkę te walki nie idą po mojej myśli. Także dzisiaj myślę, że to po prostu było takie przełamanie i w przyszłości planuję no, na pewno więcej tych startów. Po prostu, żeby ta intensywność była lepsza. A jak się walczyło tutaj w amfiteatrze w Szczecinie przed własną publicznością na lokalnym wydarzeniu, ale zrobionym chyba z dużą pompą? No zajebiście, no słuchaj, no ludzie jak zawsze tutaj, wiesz, kozacy fajnie kibicują swoim, także to, to no pięknie, no ci powiem, że no, czułem się tak jak w prawdziwym domu. I berserkerzy w głównych walkach wygrywają. Wygrywasz ty, wygrywa Wojtek Kawa, wygrywa Wojtek Janusz, także chyba zadowolenie w klubie również będzie. No słuchaj, no na pewno się spotkamy i browar wypijemy. Jak oceniasz walkę Wojtka i Janusza? Super, super. No widać, że Wojtek odrobił lekcję. No widziałem zresztą, jak bardzo ciężko trenował, był bardzo mocno zmotywowany. Także aż nawet mu mówiłem, Wojtek, na spokojnie, bo już w szatni chciał rozwalić wszystko. Także mówię, na spokojnie, teraz musi przemówić twoje doświadczenie. No i no, Wojtek jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i jakby troszeczkę opanował te emocje. No i było widać, że po prostu zostawił to wszystko na walkę. I super, naprawdę jestem pełen podziwu przebiegu tego pojedynku. I Wojtek na pewno dopiero teraz się też mocno rozkręci. Ja jeszcze chciałbym wrócić trochę do KSW. Ibrahim Czuzigajew wciąż jest mistrzem kategorii półciężkiej. Czy ty myślisz, że on na dłużej zasiądzie tam na tym tronie? Czy jest jakiś zawodnik, który będzie w stanie go pokonać? A może ty będziesz miał zamiar jeszcze wrócić do KSW i zabrać mu to, co kiedyś należało do ciebie? Słuchaj, nie będę mówił o tym podrabiancu. To nie jest dla mnie prawdziwy mistrz. Ja jestem prawdziwym mistrzem i zawsze byłem tym mistrzem i nigdy nie straciłem tego pasa na rzecz na pewno tego pajaca. Okej, to jest tutaj duży statement, ale będziesz dążył ewentualnie tego pojedynku, będziecie chcieli rozmawiać z KSW, czy na razie nie wybiegasz tak daleko w przyszłość? Na dzień dzisiejszy na pewno nie wybiegam tak daleko w przyszłość, teraz po prostu muszę, tak jak mówiłem wcześniej, złapać dobry wiatr w żagle i dopiero jazda. Jeśli ty miał wybierać, to kiedy chciałbyś wrócić do klatki? Słuchaj, tak naprawdę no to bardzo mocno przygotowałem się do tego pojedynku. Praktycznie od początku roku, no to można powiedzieć kilka miesięcy, bo też miałem walczyć w marcu, ale niestety nie doszło do skutku. I że tak powiem, w ciągłym gazie byłem, a wiem, że muszę też pamiętać o tym, żeby się regenerować i dlatego też teraz od razu robimy sobie z 2 tygodnie takiego offu, że nic nie będę trenował, bo muszę po prostu zwyczajnie odpocząć. No i później przysiądziemy do stołu i będziemy rozmawiali, co dalej. Dobrze, to my dziękujemy dzisiaj za poświęcony czas. Super, dziękuję bardzo i pozdrawiam. NTA, never give up. Pozdro.